Aha, jeszcze trzeba pozdrowić kuzyna Irka i Wiesię, no nie? Wągrowiec, wiadomo. Wągrowiec to podstawa. Pozdrawiamy. Chodź, dzieciak. Chodź, maleństwo. Chodź. Ale już ma być długi filmik, tu taki z uśmiechem, no nie? O! Popatrz tu do kamerki. Oj, światło świeci, słoneczne w oczy daje ostro. Oj, jak daje to światło. A zobaczcie, jak dzidzia. Oj, oj, się wstydzi tej kamery. Oj, jak się ukrywa. A nie, ona dytka szuka. Co? Słońce wkurzające, tak? No, ja wiem. Bo my jesteśmy po tej mrocznej stronie, a to słońce jest takie ostre, żarłoczne. W Anglii słońce to w ogóle jest parodia, bo tak się wciska w te oczy, w te czoła. Tak? No. A dzisiaj w ogóle taka trochę zmęczona, no nie? Niby chce spać, a nie chce, niby nie chce, ale nie chce, ale musi, no. No. Nie chcę, ale muszę, powiedz. Pokiwaj głową, bo ręką, ładnie, tak. Powiedz, babcia Basia, prababcia w zasadzie, babcia Teresa, babcia Jola, ciocia Monika z Austrii, wujek Damian, dziadzia Zenek, dziadzia Zygmunt, wszystkie kuzynki, wszyscy kuzynowie, ciotki, wujkowie, znajomi z Facebooka, znajomi z naszej klasy, Święty Boże Nazareński, Marek Gryklak, o właśnie Marek i reszta, o, wszyscy znajomi z Manchesteru, wszyscy znajomi nie z Manchesteru, wszyscy znajomi z Inowrocławia, ze Szwecji, z Portugalii, oj, wszyscy znajomi z United States of America, tak. Ale dzidzia nie, niestety nie będzie dzisiaj nic mówić, po prostu jednym słowem pierdoli. I nie będzie się odzywać. Taki mały buncik, no nie? Koko, koko. Euro, spoko. Tak, o. Widzia, chyba jednak będzie spała, prawda? Tak. A, jeszcze zapomniałem pozdrowić tego. Arka, właściciela kamery. I Ani, jego żony. Ani, jego żonę. Ich córeczkę. Tak samo chciałem pozdrowić. I ona chciała pozdrowić Monikę i Ariela i ich synków, no, Sylwię, naszą koleżankę kosmetyczkę, jej męża z chłopaszkiem, no i oczywiście naszych bardzo dobrych znajomych, Kasię i Tomka Magnuckich z ich synkiem, na którego notabene urodzinkach pierwszych będziemy, zdaje mi się, 6 czerwca, chyba tak, tak, to będą właśnie pierwsze urodzinki Mateuszka. No i nasza dzidzia ta tam bardzo chce jechać. Tak jej się ten chłopak podoba, chociaż jeszcze za dużo nie mówi, ale Mateusz, no pierwszy chłopak i tak dalej. No może już drugi w zasadzie. No, ale chce jechać i koniec. A czego ty dzisiaj szukasz? Dyduszka? Tak, u taty tutaj dyduszka nie ma, tata nie da. Pokaż się tu, pokaż się. Oj. Tak, nasza dzidzia ziewa, zobacz, Paulina. Oj, jaka zmęczona. Oj, oj, oj. Co, koszula cię ma interesuje? Fajna, no nie? W taką fajną kratę, czerwono, niebiesko, białą. Zajebista, mnie też to interesuje bardzo. Powiedz, jak to się nie interesować taką koszulą, skoro jest na przystojnym facecie, umieśnionym, pięknym. To nawet jakby była podarta, to by była piękna. Ale sobie teraz schłodzę. Jeszcze trzeba koniecznie pozdrowić naszą ciocię Renatę. Czochorowską Mazerant. Tak. Bo to jest ciocia, która nam pomogła przez telefon. Tak. Ciocia, która zajmuje się zawodowo dziećmi. Jest lekarzem od dzieci. Tak. Pozdrów ciocia. Może ją kiedyś w życiu poznasz nawet. Kto to wie? Kto to powiedz wie? No, dzidzia, tak jak wspomniałem, chyba na początku tego 10-minutowego filmiku, cisza. Nie powie żadnego słowa. W tym świetle powiedz, nie będę mówić, bo ja wolę w ciemnościach. A nie, że słońce mi świeci po oczach, uszy ziewać, jak smok.
Zobacz, kto tam przyjechał. Jakiś sąsiad za oknem. Dobra, ta pozycja już jest męcząca dla ciebie prawdopodobnie, więc upierdol mi troszeczkę koszulę. Tak, a co? Dobra, kończymy, bo widzę, że bateria miga. Czyli... No, właśnie się kończy bateria. Zobacz na kamerce, widzisz? Zaraz się skończy nagranie. Dobra, uwaga. 3, 4. Do widzenia. To my. Inka Czechorowska, Mercedes i Jarek. Bye, bye. Gdzie jest ten cholerny przycisk? O, tutaj.